Cześć, Adam Łukowski, witam Was na kanale MGSM.pl, a dziś opowiem Wam krótko o tym. To tablet marki Hiker należącej do dobrze Wam znanego MyPhone'a z Wrocławia, a właściwie MPTech już teraz. Tablet, który od 13 listopada znajdziecie w sklepach Biedronka. Powiem Wam krótko, czy warto kupić taki tablet z Biedronki. Rzućmy szybko okiem na specyfikację. To tablet budżetowy, więc nie spodziewajmy się nie wiadomo czego. Wyświetlacz 10,1 cala, rozdzielczość 1280x800 pikseli, technologia IPS. Procesor to czterodzeniówka MediaTek 8321, wspomagany przez niestety tylko gigabajt pamięci operacyjnej. To by się przydało więcej, szczególnie, że mamy tutaj Androida w wersji 7.0, więc no nie będzie to jakiś demon prędkości, tak? Na szczęście pamięci wewnętrznej jest już 16 giga, czyli w miarę przyzwoicie, zwłaszcza że mamy możliwość użycia karty microSD o pojemności do 128 giga. Dwa aparaty, no takie sobie mocno, 2 mega albo VGA na przodzie. No wiadomo, tabletem raczej nikt zdjęć nie robi, więc powiedzmy dobra, może być. Akumulator 5000 mAh. Jest tak w normie, ale nic wielkiego. Do tego Bluetooth 4.0 Wi-Fi. No tutaj niestety producent nie deklaruje, czy dwuzakresowe, czy jedno. Zaraz to sprawdzimy. 3G i to jest bardzo ważne. 3G. Mamy tutaj wbudowany modem 3G. Co prawda nie LTE, ale umówmy się, no nie przy tej cenie, tak? Za to możemy używać dwóch kart SIM. I to już jest fajna wiadomość, bo na przykład w podróży będzie można pozostawić sobie w slocie kartę naszą tutaj krajową i dołożyć ewentualnie jakąś lokalną z internetem i dalej sobie surfować. Jest oczywiście GPS, jest radio FM. O, metalowa obudowa. Pół kilo wagi. No i do tego jeszcze w zestawie mamy zasilacz z odpinanym przewodem USB oczywiście. No i przejściówkę USB OTG, czyli będziemy sobie na przykład mogli do tabletu przypiąć klawiaturkę, tudzież pamięć zewnętrzną. I to jest dosyć fajny dodatek. No dobra, to obejrzyjmy tablet. Tak oto wygląda Hiker MyTab 10. To tablet budżetowy, więc nie oczekujmy nie wiadomo jak wyszukanej stylizacji, ale wykonanie jest takie całkiem. Tył jest metalowy. Polakierowany na czarno, no, obawiam się, że będzie się rysował. Na razie ten wygląda dobrze, ale no, zobaczymy jak to wyjdzie po jakimś czasie. Po roku, może po pół roku, coś tu się pewnie pojawi. Trochę nieszczęśliwie umiejscowiony głośnik. Jest głośnik pojedynczy i znajduje się na tyle urządzenia. No i niestety, kiedy trzymamy tablet, dość łatwo go zasłonić i tak samo, kiedy położymy urządzenie płasko na blacie. Również dźwięk będzie stłumiony. No jak widzicie, na tyle dość szybko pojawiają się ślady palców, ale w sumie można je szybko też usunąć. Ciekawie wykonano brzegi tabletu. Nie jest najszczuplejszym urządzeniem, ale gdy go tak trzymam, wydaje mi się, że jest całkiem dobrze wyważony. Nie ma tendencji do uciekania z dłoni. Fajny ten brzeg, taki też trochę poprawiający chwyt. No i oczywiście ta ramka nośna jest już stworzywa, podobnie jak pokrywa, pod którą znajdują się nie tylko anteny, ale i gniazda na karty. Tam za chwilę zajrzymy, ale na razie kontynuujemy wycieczkę. Jest oczywiście mikro USB, jest mini jack, a na jednym boku umiejscowiono przyciski. Przyciski czytelnie opisano, pomiędzy nimi jest otworek do resetowania urządzenia takiego siłowego. Pokrywa, o której wspomniałem wcześniej, schodzi z wyczuwalnym oporem, ale to dobrze, bo karty nie wymieniamy co chwilę, a z drugiej strony ta pokrywa będzie pewnie się trzymać na miejscu, nie będzie poluzowana, nie będzie latać, nie będzie trzeszczeć, więc wybaczamy to. Pod nią, tak jak wspomniałem, dwa miejsca na karty SIM i jedno osobne miejsce na kartę pamięci microSD, przypomnę, do 128 GB. A front? No cóż, standardzik. Dość wyraźne obramowanie ekranu, ale to dobrze, bo jest przynajmniej jak złapać tablet. Nad ekranem kamerka, jak już wiecie, VGA, czyli nic specjalnego, ale grunt, że jest. No i mała niedoróbka w narożniku. Coś, jakaś taka niedokładność montażu. Widzicie teraz pod światło. No ale cóż, nie jest to produkt z najwyższej półki, więc dobra, przymknę oko, chociaż i tak nie powinno nic takiego mieć miejsca. Jeżeli chodzi o szkiełko,
Poślizg palca całkiem niezły, natomiast dość łatwo się, jak widzicie, brudzi. No i w przypadku tabletu, no niestety, no tak już będzie. Trzeba będzie używać ściereczki, co chwila przecierać, no bo szyba nie jest pokryta żadną powłoką oleofobową. Bardzo cieszy mnie fakt, że w tablecie znalazł się w miarę aktualny Android, bo Android 7.0 nie ma zbyt wielu nadmiarowych, zbędnych aplikacji. Jest tylko Envelo i .tv, no bo wiadomo, jest urządzenie z Biedronki, więc coś tam musieli przemycić, tak to bywa. Natomiast poza tymi dwiema apkami nie ma praktycznie tutaj żadnych śmieci. Jest tylko to, co Android oferuje w standardzie. Ewentualnie, powiedzmy, doszła jeszcze apka do aktualizacji oprogramowania, ale chyba jej obecność, myślę, że możemy wybaczyć. Do przygotowania i jakości interfejsu nie mam żadnych zastrzeżeń. Jest wszystko to, co jest potrzebne. To, czego sami my potrzebujemy jako użytkownik, możemy sobie pobrać. System jest certyfikowany. Pamięci mamy, już patrzę, 11,01 GB na starcie. No, czyli ta karta jednak tu się, myślę, może przydać, ale na szczęście korzystanie z karty microSD nie wyklucza tutaj korzystania z kart SIM. No i to jest bardzo ważne, jest spory atut urządzenia. To tak jeszcze dla porządku, bo to w sumie nie jest takie do końca oczywiste, dodam, że z tabletu można dzwonić i SMS-ować. No oczywiście do rozmów albo tryb głośnomówiący, albo słuchaweczka Bluetooth. Natomiast jest teoretycznie taka możliwość, więc nie musicie koniecznie nosić ze sobą smartfonu, jeżeli chcecie mieć pod ręką zawsze ze sobą tablet. Chociaż no, wygodne to może nie będzie w kieszeni. Niemniej, gdybyście chcieli, to oczywiście możecie. Skoro już wiemy całkiem dużo o tablecie Hikera, pora zastanowić się, czy warto rozważać jego zakup. Może po kolei. Obudowa. W miarę estetyczna. Jest kilka drobnych niedociągnięć montażowych, ale przy tanim urządzeniu, dobra, wybaczę. Trochę gorzej wygląda to, że tablet czasami zatrzeszczy, no i szybka zakrywająca ekran dość łatwo się brudzi. Spójrzcie, chwilę trzymam go w ręku, już jest cały utytłany. Więc, no, można by to było trochę poprawić. Nie najlepsze aparaty fotograficzne, przedni VGA, selfie tym raczej nie zrobicie zbyt dobrego. Tylny dwumegowy, dobra, awaryjnie może być, ale też nie liczcie na cuda. Sporym atutem tabletu jest to, że ma dwa gniazda na karty SIM. No i w zasadzie mógłby pełnić też rolę telefonu, bo można z niego zadzwonić, można SMS-ować. No, tyle, że trzeba najlepiej kupić jeszcze do niego słuchawki albo słuchawkę Bluetooth. Niemniej, no, jest 3G, dobra, mogłoby być LTE, ale no nie w tej cenie, zapomnijcie, ale grunt, że jest modem, to też jest rzadkie przy tej cenie. No i powiem Wam, że wyświetlacz, no, nie jest niczym wielkim, ale całkiem nieźle sobie radzi, jak na wyświetlacz w niedrogim tablecie. Jest wystarczająco wyraźny, można na nim komfortowo przeglądać różne treści, ma całkiem dobrze ustawiony ten najniższy poziom jasności, daje się poczytać w nocy. W dzień, no, w pomieszczeniach, a głównie tak używamy tabletu, w zupełności poziom jasności wystarczy. W słoneczne dni, no, już będzie gorzej, bo raz, że się szkło brudzi, dwa, ten poziom nie jest jakiś super wysoki, no a trzy, jeszcze do tego tablet jest duży, ma dużą powierzchnię, więc będzie sporo odbłysków. No, raczej tabletu bym nie polecał używać w słoneczne dni, ale w pomieszczeniach jak najbardziej tak. No i teraz jeszcze pozostaje nam kwestia wydajności. Ta, no, też nie jest jakaś oszałamiająca. Nie oczekujcie, że urządzenie, które ma gigabajt RAMu, będzie jakoś mega super płynne, ale sprzęt pracuje całkiem nieźle. Oczywiście, jeżeli mówimy o takich podstawowych zadaniach, typu tam przejrzenie YouTube'a, sprawdzenie maili, zajrzenie w internet, no spokojnie, daje sobie radę bez problemu z prostymi aplikacjami. Co ważne, apkę można sobie oglądać albo w widoku okna, albo na pełnym ekranie, jest specjalny przełącznik do tego. Także urządzenie naprawdę nadaje się do użytku i przy swojej cenie, no to pracuje, powiedziałbym, że nawet całkiem. Akumulator ma 5000 mAh,
Wystarczy tak na dobrą sprawę na parę dni. Bo w sumie nie jest tak, że tabletu używamy non-stop, cały czas wpatrujemy się w ekran i cały czas obciążamy urządzenie. No, niemniej, jeżeli tak sobie będziecie chcieli na przykład poczytać, czy tam YouTube'a poglądać, no to tak, przez jeden wieczór możecie go rozładować. Ale jeżeli, powiedzmy, będziecie używać go w taki zbalansowany sposób, tam co jakiś czas sobie zerkniecie do internetu, czy tam przyjrzycie jakieś fotki, czy coś, no to 2-3 dni spokojnie może pochodzić. Czas ładowania mniej więcej tak około 3 godzin. W miarę. Tablet jako urządzenie multimedialne mógłby mieć, moim zdaniem, nieco lepszy głośnik, a najlepiej 2 głośniki. No ten jeden, tak jak mówię, patrzcie, trzymam tablet po prostu w normalny sposób, tak jakbym teraz coś na nim oglądał. I gdzie jest głośnik? A o, tu. I to jest taka, powiedzmy, dosyć istotna wada tego urządzenia, czegoś tutaj nie przemyślano. Ale dobra, nie można mieć wszystkiego. Ogólnie jednak sprzęt, powiem Wam, że przy swojej cenie jest naprawdę w porządku. Ale jaka to jest cena? Zapewne zapytacie. 379 zł. I co myślicie? Ja myślę, że można zaryzykować. To byłoby już na tyle. Żegnam się z Wami. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Zapraszam na pozostałe filmy. No i oczywiście na stronę mgsm.pl. Do zobaczenia. Cześć.